Ale właściwie to prezydent powiedział, więc to nie jest tak. Ja wiem, że on powiedział. A dzisiaj prezydent Sarkozy, przemawiając w Europarlamencie, dość mocno skrytykował. Właśnie... Pamiętamy, jak prezydent Chirac pod adresem Polski mówił nieprzyjemne słowa, no to nie było przyjemne ani dla prezydenta, ani dla Polski to, co mówił, że to jest kwestia moralna, a nie kwestia polityki. Oczywiście. To są bardzo mocne Ale słowa. Ale trzeba umieć przewidywać konsekwencje swoich wypowiedzi i swoich zachowań. To z góry można było przewidzieć, że coś takiego padnie. W tej chwili tak naprawdę, chociaż Chiracowi wprost nie, Sarkozyjemu wprost nie można zarzucić niestosowności. W przypadku Chiraca tak. W przypadku Chiraca no nie, jego uwaga była niestosowna. Wypowiedź nie da się. A w tym przypadku on mówi, że to nie jest kwestia wyłącznie polityczna, ale to jest także kwestia natury etycznej, dlatego że pan Lech Kaczyński podpisał ten traktat. Podpisał na koniec negocjacji. A jeżeli w tej chwili ma zgodę parlamentu wymaganą przez polską konstytucję, to dlaczego nie chce podpisać ostatecznego zatwierdzenia? Konstytucjonaliści mówią, że wręcz tutaj prezydent jest wyłącznie notariuszem w tej sytuacji. Chyba, no, można dyskutować, chociaż w moim przekonaniu fakt, że mamy do czynienia z umową szczególną, bo wymagającą ratyfikacji opartej na większości 2/3 w obu izbach parlamentu, oznacza, że rodzaj politycznego zobowiązania prezydenta tutaj ma miejsce, co najmniej politycznego. To jest niezrozumiałe. 3/4 Polaków chce, on wynegocjował, 2/3 obu izb wyraziło na to zgodę i raptem okazuje się, że dlatego, że w Irlandii zwyciężyli w referendum populiści, którzy twierdzili, że w tym traktacie są postanowienia, których tam naprawdę nie ma. A to Polska w tych okolicznościach zachowuje się tak, jak się zachowuje, to nie ma żadnej logiki, to się nie daje wyjaśnić. No dobrze, dzisiaj o 22:30 najwcześniej głosowanie w Sejmie nad tą uchwałą wzywającą, zresztą nie wiadomo, czy tam będzie słowo wzywająco, czy trochę to zostanie złagodzone, bo PSL zaproponował, żeby akurat to słowo wzywania i takiego bezpośredniego obcesowego zwracania się do prezydenta nie było, tylko żeby to była jakaś taka bardzo poważna uchwała. Ale była naprawdę, dzisiaj była awantura w Sejmie o to. No i ta uchwała zostanie, przejdzie w Sejmie. To słusznie. Uważa pan, że ten nacisk Sejm wywiera? Ten głos jest potrzebny z Polski na zewnątrz również? Proszę pana, oczywiście ma prawo Sejm zająć stanowisko w tej kwestii, chociaż nie tylko ze względu na brak skutków prawnych, to jest wyłącznie polityczne działanie. To jest manifestacja. To jest manifestacja. To samo można byłoby osiągnąć, gdyby przewodniczący 3 partii głosujących, popierających tę uchwałę, powiedzieli to na swoich konferencjach prasowych. Wszyscy by mieli jasność. Zresztą powiedzieli to wcześniej. No chodzi o pewien dodatkowy element w swoistej politycznej rozgrywce, która ma tutaj miejsce. Także to jest takie kolejne piętro pewnej spirali absurdu, na którą wkroczyliśmy momencie, kiedy Lech Kaczyński powiedział to, co powiedział. Czyli to nie jest tak, że pan się bardzo cieszy z tej uchwały sejmowej? Nie, wie pan, ja jestem zmartwiony całą tą sytuacją, która nie ma, powtarzam, żadnej logiki. Znaczy, bo ją bardzo prosto tak rozwiązać. Wystarczy otworzyć, zdjąć skówkę długopisu. Tak. Oczywiście. Powinien był dawno to podpisać. Przecież też wiadomo, że początkowo wstrzymywał się z podpisaniem dokumentów ratyfikacyjnych ze względu na spór dotyczący tej tak zwanej ustawy kompetencyjnej. I z kolei też wiadomo, że oczekiwania ze strony głowy państwa i jego politycznego otoczenia mają niewiele wspólnego z naszą konstytucją. Więc z powodu na to, że chciałby osiągnąć więcej niż pozwala mu na to konstytucja, wstrzymywał swoje podpisanie dokumentów ratyfikacyjnych. No, a później trafiło się referendum irlandzkie, które zostało wykorzystane jako do wzmacniający to zachowanie pretekst. No, więc trudno jest się z tym zgodzić. Ile będziemy... Nie, jak to powiedzieć, zlizywać rany po tym sporze, który się wylał na Europę. Wie pan, Polska od momentu, kiedy negocjowaliśmy członkostwo w Unii, warunki członkostwa w Unii Europejskiej, wyrabiała sobie opinię takiego twardego negocjatora i takiego, z którym łatwo się dogadać nie jest. Natomiast od czasu rządu PiS-owskiego niestety zyskała sobie także opinię państwa nieprzewidywalnego i partnera nieprzewidywalnego, takiego, który może podejmować działania szkodzące w gruncie rzeczy wszystkim. I niestety ta sprawa, o której w tej chwili mówimy, wpisuje się w podobny stereotyp. Także to tylko wzmacnia wizerunek Polski, mimo zmian politycznych w naszym kraju,
jako takiego niekonstruktywnego partnera we wspólnocie. Co oczywiście jest niedobre, bo w niczym nas nie wzmacnia, bo stawia nas w konfrontacji z ogromną większością państw, pozostałych państw członkowskich. To w szczególności na przykład nie wzmacnia naszej zdolności do budowania koalicji wtedy, kiedy one będą nam, ze względu na nasze żywotne interesy, w jakiejś sprawie potrzebne. Ale nie wygląda na razie, żebyśmy w ogóle do takich koalicji się palili, tylko jesteśmy trochę na obrzeżach niestety. Trochę tak. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był senator, były premier Włodzimierz Cimoszewicz. Kłaniam się. Dziękuję Państwu i zapraszam w poniedziałek o 20.30.